Chciałem wam powiedzieć, jak tam wygląda sytuacja. Ostatnio wystawiłem jakieś tam fureczki na sprzedaż. Generalnie miesiąc ten, który teraz był, październik, no to jest miesiącem naprawdę martwym. I to powiem wam, że na wszystkich frontach, i w moich robotach, i widzę w handlu, jest naprawdę zastój. Totalnie przez cały miesiąc, poza tym Focusem, który był rozszarpany jak wściekły, no i tak naprawdę niemożliwe jest kupienie go ponownie w tak niskich pieniądzach, przynajmniej ja nic ostatnio takiego nie widziałem. No to on był rozszarpany, natomiast mam Golfa i Golfa zjechałem już z ceną. Golf jest fajny, z Golfem no naprawdę można sobie pojeździć, auto porządne, natomiast telefonów brak. No wynika to z tego, że Golfów na internecie jest mnóstwo, a natomiast klient, żeby do Ciebie przyjechał i w ogóle zdecydował się obejrzeć tego Golfa, no to nie jest takie proste. Pomimo, że na ten samochód jest faktura z VAT-em, więc ktoś tam jak sobie to kupi na działalność, to dużo odliczy, ale no widać, że temat po prostu jest ciężki. Dlatego czy kupię Golfa ponownie? Powiem wam tak, jak będzie taki sam bez przebiegu jak ten, co mam, no to jak najbardziej. Natomiast jakbym miał kupić Golfa z przebiegiem 150 tysięcy i takiego zwykłego srebrnego, to nigdy w życiu. No po prostu, chyba że dają ci go za darmo, ale jest to też niemożliwe, więc 8 razy bym się zastanowił, 14 razy przeliczył i pewnie bym go nie wziął. Natomiast no, jakbym trafił okazję dobrą, cenową, no to bym wziął, bo powiem wam, pozornie kupujecie, wszystko jest fajnie na aukcji, jest auto fajne, wszystko całości, wydaje się, że nic nie było robione, no przyjeżdża, okaże się, że nie wiem, przymalowane są drzwi, druga warstwa lakieru, nie wiem, jakieś tam bzdury, są zaprawki porobione, no i przychodzą ludzie i oni chcą kupić nowe auto za powiedzmy 50 kafli, nie? A tak naprawdę 44 czy tam 40 tysięcy netto, więc to jest po prostu dramat, no to tego się nie da ogarnąć. No i na takie sytuacje trzeba być przygotowany, no i nie brać po prostu byle czego jak leci. Kupicie byle co jak leci i się po prostu ugotujecie. Golfem też dużo kilometrów zrobiłem, cały czas nim jeżdżę. Właśnie teraz zrobiłem nim weekendowo prawie 1000 km. Jest czym latać. Sprzeda się któregoś razu, to się sprzeda. Natomiast jeść nie woła. No ale to tak, generalnie taka tam anegdotka sprzedażowa, jak to wygląda aktualnie. No, mam tam też mikrę wystawioną, to już tam mojego ojca. No to mikrę 21-letnią, nikt nie chce nawet jej oszczać, no to w sumie się nie dziwię. 10 kafli za 21 lat samochód, no niby ma 200 przejechany, no ale to jest wiadomo stary gruz. Myślę, że za jakąś siódemkę może by się sprzedał, chociaż w tym stanie blacharskim to też nie do końca, no ale w sumie też jeść nie woła i się nie ciśnie, żeby ją sprzedać, ma czym tam jeździć. Więc to auto też mu tam do czegoś się przyda. Dobra, taki raport. Trzymajcie się, cześć.